Dzisiaj dzięki uprzejmości Kamila z Shisha House, mojego ulubionego sklepu, zaprezentuję Wam Al Sultan o smaku coli. Czerwone pudełeczko, w środku czerwona folika, w środku folijki druga, a w niej tytoń. Jak na Al Sultany, jak na Al Sultany, cięcie dość grube, ale akurat w tej paczce nie trafiły mi się żadne patyczki, więc jestem zadowolony. Co zapachu? Przypomina mi w zapachu faktycznie te kokole, taki delikatnie kwaskowaty, cytronetowy zapach, jak ma kola oryginalna. Na pewno jak wiecie, o czym mówię. No nic, to ponieważ mi niewiele zostało, to idę nastawić teraz fajeczkę i za chwilę się spotkam z Wami, opowiem Wam o dymie. No to do zobaczenia. Fajeczka już nastawiona. Poczwórna folika, kokobryk, kominek. Co o dymie? Jakość dymową oceniam na 4 plus do 5. Dość gęsty, dość duża ilość, nie gryzący, nie duszący. Smak. W smaku przypomina mi cukierki coli albo lizaki kojaki. Lekko taki strynowaty posmaczek. Dość słodkawy, zwłaszcza pod koniec palenia. Niektórzy skarżą się na chemiczny smak. Mi się wydaje, że wynika to z tego, że otwieramy nową paczkę, ładujemy troszkę więcej tytoniu niż zwykle i tego aromatu jest więcej. Jest świeży i dlatego może nas lekko poddusić. Jak z każdym Al Sultanem należy uważać, żeby go nie przypalić. Mimo że są mokre tytonie, są nie wiem czemu podatniejsze na przypalanie niż inne marki. Co więcej powiedzieć? No mi smakuje. Spróbujmy jeszcze raz. Cóż, pozostało mi życzyć Wam smacznego i zaprosić na następne filmiki. Pozdrawiam, Anfoman.